Czy masz świadomość? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejna audycja Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Renata Włazik, jedna z liderek protestu przeciwko ekologicznej bombie w Bydgoszczy. Dzień dobry pani Renato. Dzień dobry, Renia Włazik, mieszkanka bydgoskiego osiedla Łęgnowo Wieś. I niestety tutaj mogę już od razu poprawić, nie jedna, ale jedyna. Jedyna. Pani Renato, gdyby zwrócił się do pani Hitchcock, Alfred Hitchcock, który chciałby nagrać swój nowy film, gdyby żył, zrobić swój nowy film o ekologicznej bombie w Bydgoszczy, to jaką sceną powinien zacząć ten film Hitchcock? Na przykład mógłby zrobić taki kadr od składowiska Zielona, składowiska odpadów niebezpiecznych i, że tak powiem, kamera mogłaby zrobić rzut na całe to składowisko, a to jest obszar od 4 do 11 hektarów bardzo trujących substancji. I gdyby kamera się stamtąd zniosła i pokazała, że za kawałeczkiem otuliny drzewnej są domy moich współmieszkańców. To tak naprawdę jest tak przysłowiowy zrzut beretem. Ludzie ci mieszkający w dużej mierze sobie nie zdają sprawy z tego, że to tam jest, że to takie wielkie składowisko, to jedna z największych nie tylko Polski, nie tylko nawet Europy bomb ekologicznych jest już u nich za płotem. I ten kadr, gdyby tak poszedł na to moje sielankowe osiedle Łęgnowo Wieś i zaraz zobaczyliby też widzowie, że jest Wisła. Bo 3 kilometry od tego składowiska mamy Wisłę i te wszystkie zanieczyszczenia poprzez moje osiedle wpływają do rzeki Wisły, zatruwając cenne przyrodniczo siedliska ptaków, w tym orła bielika. Kolejny kat mógłby polecieć z tego składowiska na pozostały teren zakładów chemicznych Zachem, a jest to obszar ponad 16 km². I tak naprawdę ciekawostką by było, gdyby pokazano to, co na tym terenie było do jeszcze tak powiedzmy 2015 roku, gdzie był tam zakaz wchodzenia, gdzie nawet osoby pracujące, a w latach 70-tych, 80-tych, kiedy był, że tak powiem, największa produkcja na tych terenach się odbywała, to pracowało nawet około 15 tysięcy osób, ale większość z tych osób nie miała pojęcia, co było na wydziale obok, gdyż był tam zakaz przemieszczania. Do 2015 roku był zakaz wchodzenia na te tereny. Później, że tak powiem, nastąpiła taka możliwość i co się nagle dzieje? Ja przerwę pani, to zakaz wstępu, coś co tam jest, coś co jest jednym z największych terenów niebezpiecznych w Europie, to w ogóle brzmi bardzo tak katastroficznie. Jakbym oglądał jakiś nowy film o polskim Czarnobylu. No, wiele osób porównuje to miejsce tak naprawdę do Czarnobyla, a coś, co mnie przeraziło, jakiś czas temu zwróciły do mnie się różne osoby z tak zwanych urbexów, które eksplorują te tereny i jedna z tych osób sobie zażartowała, że jeździ też właśnie do Czarnobyla i tam z czujnikiem Geigera chodzi i kiedyś udała się na tereny pozachemowskie też z tym czujnikiem. No i zdziwienie tej osoby było takie, że w pewnych miejscach na tych terenach ten czujnik jej zadziałał. I jak to mi przekazano, ponoć mocniej niż na Czarnobylu. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to bardziej wpisać w Andelsena, czy w Hitchcocka, bo sama takiego czujnika nie mam, ale gdyby miała, to bym po prostu poszła zweryfikować, bo wiem, które miejsca mi wskazano. No dobrze, a teraz można już wchodzić na to miejsce i tam patrzeć, co tam się dzieje?
To znaczy, to jest coś takiego, że w 2014-15, jak już częściowo można było wjeżdżać na te tereny i kiedyś moje dziecko wtedy miało wiek przedszkolny i chciałam tamtędy przejechać z dzieckiem na tylnym siedzeniu, straż mi zakazała, stwierdzając, że może być to szkodliwe dla dziecka, nawet jak przejadę tam samochodem. A kuku, pół roku później już nie było tej straży, bo przestano opłacać ją i nagle tam na tym terenie są organizowane wręcz festyny rodzinne, a paradoksem jest to, że na dawnym biurowcu Zachemowskim zrobiono Wydział Świadczeń Socjalnych, tak zwane 500+. I tam czasami naprawdę, zrobiono oczywiście plac zabaw dla tych dzieci, w drugiej części tego budynku jest zrobiony żłobek. I ja w tym momencie dostaję wielkich oczu, monitorowałam, gdzie tylko mogłam w tej sprawie. Wszyscy udają, że nie ma to problemu, wręcz niektórzy mieszkańcy wiedzą, że przesadzam, że wydziwiam, bo przecież na pewno urzędnicy nie zrobiliby czegoś takiego w miejscu szkodzącym. Tylko że urzędnicy o tym nie decydują, decyduje to ktoś inny, a moim zdaniem ma to tak, że tak powiem, wybielić to miejsce, ma pokazać, że skoro są tam wydziały świadczeń rodzinnych, żłobek, no to miejsce jest okej. Ale według jedynych kompleksowych badań tego terenu, które wszędzie ponoć zaginęły, a ja je mam, z lat 87-89, pokazuje, że co najminimum, minimum 30% tych terenów jest zanieczyszczonych i są tam źródła zanieczyszczeń związków bardzo mutagennych i kalcogennych o dużej lotności. No dobrze, jak to się dzieje, że pani o tych rzeczach wie? Na czym się pani opiera? Na czym, czy ma pani jakieś wiarygodne dane, które by mówiły, że to, co pani mówi, to rzecz poważna? Opieram się na opracowaniach naukowych i na badaniach. Notabene opieram się na badaniach również Urzędu Miasta Rdosiu Bydgoskiego, ale także badań niezależnych, które zostały przeprowadzone na moim osiedlu poprzez zespół z AGH pod kierunkiem profesora Czopa, gdzie wcześniej na tych tutaj niedaleko tych terenów, właśnie na składowisku Zielona, Dorota Pietrucin, później Pieri, zrobiła swoje badania doktoranckie i to ona tak naprawdę zwróciła uwagę kilka lat temu, że coś jest nie tak, że to składowisko może zatruwać tutaj mieszkańców i potem była kontynuacja właśnie projektu Woda Plus, który był pierwszym takim dowodem dla ludzi, dla mieszkańców, że żyjemy na terenie zanieczyszczonym, że nasze wody podziemne, które są tutaj powszechnie używane, nie tylko do nawodnień rolnych, ale także w gospodarstwach domowych, badania przeprowadzone przez miasto wskazały, że część osób także spożywa tą wodę. A chciałam powiedzieć, że w 2014 roku, bo do tego okresu tutaj woda była dostarczana za darmo, bo takie były wynikało to z dokumentów jeszcze z lat 80., zobowiązania zakładów chemicznych Zachem, że ma być na te tereny dostarczana woda, żeby właśnie nie korzystać z tej podziemnej, bo może być zanieczyszczona. W momencie, kiedy zakłady Zachem upadły, kupił ją Ciech i doprowadził do upadku w bardzo szybkim czasie, rozprzedając co tylko najcenniejsze, zostawiając sobie jakieś małe perełki, bardzo zyskowne, tylko sprzedając to zapomniano dopełnić pewnych wymogów środowiskowych, do których się zobowiązano. I takim jednym z tych wymogów było właśnie dostarczanie tutaj nadal tej wody, dopóki nie nastąpi oczyszczenie tego terenu. Miasto, no dobrze, ale zaraz, czyli chodzi o to, że ludzie dostawali tą wodę, dostarczano im w jaki sposób wcześniej? Był rurociąg i była to taka tak zwana jakby rekompensata za to, że jest zanieczyszczenie, chociaż nam oficjalnie tutaj nikt z mieszkańców
przynajmniej z tego co ja wiem, nie dostał informacji, że jest na terenie zanieczyszczony, ale że były zakłady, że mogły zanieczyścić, bo były wycieki fenolu i w związku z tym, że może być to takie zanieczyszczenie, to na ten teren ma być dostarczana woda, żeby ludzie nie korzystali z tej podziemnej zgodnie z prawem. Jasne, ale spytam tylko, bo ten rurociąg, on został w momencie, kiedy Ciech przejął te zakłady, on został zakręcony? Tak, chciano do tego doprowadzić, tylko w tym momencie było coś, no byłoby to niezgodne z konstytucją, tutaj wręcz pod groźbami dosyć niemiłymi zaczęto mieszkańców przymuszać do tego, żeby sobie założyli nowe przyłącza. Były to niesamowity koszt. Potem nagle miasto łaskawie, że zrobi to w ramach funduszy, pomimo że miało to uzyskać fundusze, to i tak chciano od mieszkańców tutaj pieniądze. Na końcu wyszło, że będzie to bezkosztowo, ale że muszą się wszyscy mieszkańcy pod groźbą przyłączyć. Ja wtedy z moimi rodzicami, którzy są właścicielami, poszłam czytać tą umowę. To tak naprawdę zawierała ona sporo błędów, sporo niejasności. Ja wskazywałam rodzicom, gdzie jest coś nie tak. Ale z tego, co się dowiedziałam, byłam jedyną osobą, która przeczytała w ogóle tą umowę. Rozumiem, ale czy wszyscy ludzie się podłączyli, czy część korzysta z tej? Większość. Z tego, co ja wiem, to jest większość. Od tamtego czasu ta woda jest, że tak powiem, już odpłatnie, ale w tym samym czasie tutaj z Wydziału Kryzysowego dyrektor, pan Grzegorz Boloń, na spotkaniu z mieszkańcami stwierdził, że ta woda jest czysta, że można spokojnie ją pić, więc ludzie zaczęli sobie budować studnie przydomowe zgodnie z prawem, tak, obowiązującym. I zaczęli z tej wody korzystać. Studnie przydomowe, czyli rozumiem takie studnie, gdzie można z gruntu pobierać wodę, tak? Bezpośrednio. Tak, z hydroforu i tak dalej. I wykorzystywać to do celów nawodnień gospodarczych, roślinnych, czy także do picia. Bo Był rok, kiedy tak dyrektor powiedział, że to jest wszystko bezpieczne? W 2014. Czyli 6 lat już ludzie jakby bezpośrednio mogą pić tą wodę. Dobrze, a pani Renato, czego pani się najbardziej obawia w związku z tą sytuacją, z tym, co zostało po zakładach chemicznych? Że tak powiem, utraty zdrowia i niestety jestem tutaj takim pewnym przykładem, który może o tym świadczyć, bo ja do 6 roku życia mieszkałam jeszcze bliżej tych zakładów na osiedlu, które jest obok, czyli osiedlu Łęgnowo, a teraz mieszkam na osiedlu Łęgnowo Wieś. To są dwa osobne, ale obok siebie. I ja do 6 roku życia tak naprawdę mieszkałam kilka metrów od granicy zakładów chemicznych. Dzisiaj, docierając do pewnych wiadomości, ja właśnie wiem, że mieszkałam 600 metrów od tego składowiska Zielona, że ja mieszkałam jakieś 100 metrów od miejsca, gdzie był przeładowywany fenol, a czasami wyciek, czasami coś gdzieś poszło w powietrze, a ja się tam bawiłam jako takie dziecko przedszkolne. I powiem tak, moją uwagę zwróciło to, że jak się przeprowadziłam do innej części Bydgoszczy, ja byłam jedynym dzieckiem w klasie, które non-stop chorowało. Ja, że tak powiem, szkołę podstawową to w sumie eksternistycznie kończyłam, bywałam tam raczej niż uczyłam się. Kilkanaście razy byłam w tym czasie w sanatorium, miałam wiele różnych dolegliwości, zwłaszcza z układem oddechowym, i czym dalej, że tak powiem, w las doszły problemy z układem trawiennym. W tej chwili, że tak powiem, jestem po 40, ale mój organizm, jak badają, no to niestety jest jak 80-letniego człowieka, jest tyle dolegliwości. I też co zauważyłam, mam córkę, która już jest nastolatką, i się okazało, że ma chorobę, która może wynikać z zanieczyszczenia toksycznego. A jest to choroba, która może doprowadzić do białaczki. Rozumiem. Czy są jakieś, nie wiem, dokumenty, jakieś badania, które by pokazywały, że
ta sytuacja pani córki nie jest jednostkowa w Bydgoszczy? To znaczy, jak tutaj robiłam różne reportaże, to jedna na przykład z dziennikarek SPO sprawdzała coś. Chciano w ogóle taką zrobić statystykę jakby zachorowań na moim osiedlu. Się okazuje, że nie ma takiej możliwości, że nikt tego nie posiada. Ale co jest istotne, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie wiedzie od bardzo dawna prym w zachorowaniach na nowotwory. Poza tym, jak mi ktoś kiedyś w takiej rozmowie raczej nieoficjalnej, a była to osoba na stanowisku dosyć wysokim, powiedziała: proszę panią, to, że macie największą onkologię w Polsce, to nie jest przypadek. Więc proszę mi powiedzieć, jak można takie słowa zrozumieć, a to, co ja mówiłam wcześniej tutaj... A co to znaczy, że macie największą onkologię, że co, że w Bydgoszczy co się tam, że jest taki szpital? No. Tak, bo onkologia bydgoska, bardzo zresztą dobra, jest, była swego czasu największa w Polsce, teraz może już nie jest, ale jak mi to powiedziano, znaczy jak ta osoba ze mną rozmawiała, to powiedziała: proszę się cieszyć, że macie chociaż największą onkologię, to nie jest przypadek, że ona jest tutaj, bo dostaliście to jakby w zamian. No, nie wiem, czy ja mam się z tego powodu cieszyć, że łaskawie chociaż zrobiono, bo pamiętajmy, że te zakłady przez dziesięciolecia nie przynosiły milionów, one przynosiły miliardy nawet dochodów, tak, dla tego państwa. A co tam w tych zakładach było produkowane, proszę przypomnieć? Wszelaka chemia nieorganiczna, organiczna, zwłaszcza różnego typu barwniki, po których później są takie pozostałości jak WWWA, czyli osoby teraz, które zajmują się smogiem, też właśnie działają, żeby tych WWWA nie było, wieloaromatycznych węglowodarów, i one tutaj są, można je w ziemi wybadać jako jedne z największych przekroczeń na świecie. Poza tym, no, takie drobnostki jak fenol. Pamiętajmy, że dopuszczalna norma fenolu jest maksymalnie 2. Tutaj w wodach podziemnych wykryto prawie 2000. Z okna widzę miejsce, gdzie wykryto 1200. Poza tym wykrywa się tutaj, i to w badaniach miejskich, na przykład AOX-y, czyli związek takich substancji najbardziej kalcogennych i mutagennych w wodzie. I jak to mi powiedziano przed takim szkoleniem z Urzędu Miasta na temat tutaj tego zanieczyszczenia, pani trochę sobie zażartowała, że wysłano te próbki do Londynu i londyńskie laboratorium nie było w stanie określić granicy końcowej wyniku. Miało ustawione na 150. Norma dopuszczalna w Niemczech, z tego co pamiętam, jest 25, w Polsce chyba 50 albo 60. Tutaj nie było w stanie możliwości określenia wyniku końcowego. Ale zaraz, to czyli władza publiczna lokalna zrobiła zlecenie jakieś na badania? Tak, z funduszy unijnych, z programu Grease & Size. Ale gdzieś są dostępne publiczne wyniki tych badań? Tak, są dostępne na stronach Urzędu Miasta, można znaleźć. Mogę powiedzieć w ogóle paradoks, to jest w ogóle coś niesamowitego, co tutaj przechodzi tak na jasno, że wtedy miasto zrobiło te badania z projektu Grease & Size. Pobrano tutaj próbki ziemi, czyli po prostu na przykład w 15 miejscach pobrano próbkę, wrzucono do wiaderka, wymieszano i dano to do badania. Czyli powiedzmy, jakbyśmy tak 15 osób wzięli im krew, wrzucili do pojemnika, wymieszali. Myślano, znaczy nie wiem, czy się łudzono, że tym sposobem nic nie wyjdzie, a wtedy wyszły przekroczenia właśnie WWWA. Akurat w miejscu tutaj mojego miejsca, gdzie było te 15 próbek pobierane, to 45 razy więcej było przekroczone. Kawałeczek dalej w linii prostej było 75 razy i z tego, co się konsultowałam, są to jedne z większych przekroczeń światowych.
a nam próbowano powiedzieć, że takie złe wyniki, i to jest oficjalnie, można zobaczyć na stronach Urzędu Miasta napisane, gdyby zniknęło, to ja mam screen tej prezentacji, którą pokazywano wszem i wobec, że wynika to z powodu kopciuchów i jazdy samochodem. Tylko notabene te dwa miejsca z tymi największymi przekroczeniami to są uliczki ślepe, gdzie, jak to mówią, trzy samochody na krzyż jeżdżą dziennie i koło mnie większość domów, a jest ich może 7-8, nie mają kopciuchy, tylko mają inne ogrzewanie. A w tym drugim miejscu, gdzie jest największe przekroczenie, akurat tam nie ma prawie żadnego domu. Ale coś, o czym ja wiem, jest to przepływ hydrologicznych wód podziemnych właśnie z Wydziału Barwników i jeszcze z innego też źródła zanieczyszczenia. Tego jakoś nie powiedziano w tych wynikach. Ja, osoby, które się zajmowały tym i publikowały nam tutaj na miejscu oraz w urzędzie w ratuszu, gdzie to również byłam, zapytałam się wprost, czy chciałyby tutaj mieszkać. Ten pan, który robił te mapy tutaj hydrologiczne, powiedział wprost, że nie tam, gdzie są chmury zanieczyszczeń, ale jakby złożyć te wszystkie chmury, które on pokazał, to one są na całym obszarze mojego osiedla, zaś ta pani, która badała tutaj te próbki ziemi, stwierdziła, że tak dosyć wymijająco, że nie za bardzo, ale jeżeli już tutaj mieszkać, no to tak, żeby nie mieć kontaktu z ziemią. No proszę mi powiedzieć, jakim sposobem. Poza tym mnie zaskoczył jej sposób badania, bo ona stwierdziła, że nie ma tutaj zagrożenia dla zdrowia i życia, ale ona badała tylko jakby możliwość szkodliwości, gdybyśmy my tą ziemię jedli. Ona nie wzięła pod uwagę przy swoich badaniach wyników powietrza, których w ogóle tutaj nikt nie zrobił, nie wzięła pod uwagę tych właśnie wyników wody, które też były z tego projektu robione, a jedynie wyniki tej ziemi, ale przy takim jakby wyliczeniu, jak ja ją zrozumiałam, gdyby była ta ziemia spożywana, to przecież tego wiadomo, że nikt nie robi. Tak? Dobrze, a spytam jeszcze, bo pani wcześniej wspomniała o profesorze z AGH i o pani doktor, która jest z Bydgoszczy, która tam robiła badania. Co z tych badań tych obu naukowców wynika? Oni zrobili badania na terenie mojego osiedla w jesieni 2017 roku i z tych badań wynika, że wszystkie wody przebadane na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś są zanieczyszczone, że są tutaj właśnie zanieczyszczenia o profilu typowo produkcji pozachemowskiej z tych związków, które oni mieli możliwość przebadania, bo stwierdzili, że trzeba by było te badania ich rozszerzyć, jednak oni nie mieli takich funduszy w tym grancie. I oni po prostu powiedzieli, że nie powinno się tutaj w żaden sposób użytkować żadnej wody, czy to powierzchniowej, czy z studni podziemnych, czy po prostu jakichś stawów, rowów, czegokolwiek. Tak? No dobrze, rozumiem. A czy mieszkańcy Bydgoszczy, skąd oni biorą wodę? Przecież wy też jesteście, to osiedle jest częścią Bydgoszczy, tak? Tak, ja jestem częścią Bydgoszczy, tak jak każde inne osiedle mojego miasta. W tej chwili jest tutaj woda dostarczana z wodociągów, ale że tak powiem, woda w rowach, w stawach czy innych miejscach, które tutaj są, nawet gdyby tutaj nie był, ludzie nie korzystali z tych studni, tak, to ona i tak tutaj jest i w mniej lub bardziej sposób nawadnia teren tego osiedla. Poza tym poprzez że tak powiem, parowanie, substancje, które są w tej wodzie, my tym oddychamy. Tutaj nikt nie zrobił badań powietrza, a notabene zrobiono, za moim wnioskiem marszałek się szarpnął, Piotr Całbecki, i dał w 2018 roku 40 tysięcy i zrobiono tutaj takie badania medyczne. Znaczy one były bardzo dziwnie przeprowadzone, nawet jak konsultowałam je z różnymi medykami, to nawet studenci się z nich śmieli, że miały chyba być, medycyny studenci się śmieli, że miały takie być, jakby żeby nic nie wykryć, a jednak z tych badań wyszło, że wykryto u ludzi w organizmie fenol ponadnormatywnie i 90% osób przebadanych miało niewłaściwą morfologię.
niestety zakazano w tych badaniach badać dzieci. Jak ja prosiłam o kontynuację tych badań, to stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej możliwości, a że wyniki to wyszły tak źle, bo przyszli sami, że tak powiem, starzy ludzie się przebadać, czy większość starych. No to wyszłoby, że starzy ludzie to już ja i pewnie pan, bo wychodziłoby, że wszystkie osoby po 40 to już są starzy. Tak? A dlaczego nie zlecono badań dzieci? To, co ja się domyślam, wie pan, przy osobach dorosłych można zawsze powiedzieć, a bo prowadzi zły styl życia, bo pewnie pali, bo pije, a przy dzieciach tego nie powiemy, tak? Jeżeli wyszłyby złe wyniki krwi. No tak, bo przy nie wiem, przy małych dzieciach, noworodkach i tak dalej, jakby je zbadać. No dokładnie, no co powiemy? I w tym momencie, gdyby wyszła kawa na ławę, no to nie mieliby argumentacji. Tak naprawdę tutaj... No dobrze, to ja jeszcze, przepraszam, wrócę do początku rozmowy, kiedy pani powiedziała, że pani jest właściwie sama. Dlaczego, co się dzieje? Bo to wszystko stawia włosy dęba. A pani mówi, że jest pani sama w tej całej sprawie. O co chodzi? Teoretycznie jestem sama, praktycznie mając tą moją grupę na Facebooku, tam mam już jakieś 3,5 tysiąca osób i ta grupa to niesamowicie mi też pomaga i w pewnym sensie spowodowała, że ja żyję na dzień dzisiejszy, bo jestem sama, dlatego że osoby, które próbowały cokolwiek tutaj działać w tym temacie, są w mniej lub większy sposób zastraszane, mówiąc wprost. Ja sama byłam zastraszana nie raz, nie dwa, w mniej lub bardziej oficjalny czy subtelny sposób. Osoby, które gdzieś oficjalnie ze mną zaczynały działać, miały wizytę na przykład panów bez karków z pytaniem, czy chcą widzieć, żeby dom ich bliskich się spłonął, więc w tym momencie ja się nie dziwię, że ludzie boją się oficjalnie mi pomagać, a w momencie, kiedy mi powiedziano, że mam coś podpisać, a ja się nie zgodziłam na zrobienie tego, a było to w biurze poselskim, spytano się mnie wtedy, czy będzie miał kto wychować moje dziecko, bo ja jestem samotna matka. No to takie pytanie może zmrozić trochę i ugiąć kolana. Wyszłam wtedy z trzaskiem futryn, ale wróciłam tam następnego dnia, wynegocjowałam pismo, które, że tak powiem, pod którym byłam w stanie się podpisać, ale nie dawało to też nic drugiej stronie. Jednakże w tamtym czasie powiedziano mi, że zniknę z mediów i pół roku później będę miała tira na plecach, więc wtedy zaświeciła mi się lampka, nazwę mojej grupy, bo wcześniej była inaczej, opatrzyłam moim imieniem i nazwiskiem. Proszę podać też dla słuchaczy tytuł tej grupy, bo może ktoś będzie zainteresowany, będzie chciał się przyłączyć i zobaczyć całą historię tej sytuacji, o której rozmawiamy. Renata Włazik, Zachem, Bomba Ekologiczna, Bydgoszczy. I w momencie, i zaczęłam pracować nad tym, żeby było coraz więcej osób na tej grupie. I w momencie, kiedy tutaj już się właśnie już zrobiły już tysiące, no nie jest tak łatwo mnie odstrzelić z tej ziemi. Poza tym zaczęłam współpracować, bo jestem osobą o, powiedzmy, bardzo prawicowych poglądach. Jestem, moją siłą jest w pewnym sensie wiara. Ale ja w tym temacie zaczęłam współpracować ze wszystkimi, bo uważam, że należy i tego się chyba też nikt nie spodziewał, że ja będę rozmawiała z każdym i niezależnie od tego, z jakiej on jest partii, czy jakie ma poglądy, to w pewnym sensie uratowało mnie. Ja dzisiaj jeszcze mogę do Państwa mówić, czy tak będzie za tydzień, czy dwa. Mam nadzieję, że nie podzielę losu pani Lolanty Brzeskiej, tak, bo ja chcę żyć, ja mam dla kogo. No właśnie, przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, nie pamiętają, Jolanta Brzeska, walcząca z mafią reprywatyzacyjną w Warszawie, spalona przez nieznanych sprawców, którzy są nieznani już prawie od 10 lat, skandal po prostu na całą Polskę, który faktycznie przypomina się, kiedy słucha się pani historii. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę.
Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj! Tak, bo ja wiem, z kim ja mam do czynienia po drugiej stronie, chociaż tych osób... No właśnie, z kim? Bo to proszę jakby, pana, mam takie wrażenie, jakby jakaś była zmowa milczenia wokół tego tematu. Zmowa w milczenia to mało powiedziane. Kiedyś ktoś mi zadał takie pytanie, czy ty masz świadomość, że tutaj wzięli wszyscy w tym temacie? Ja wtedy łudziłam się, że może nie. I wiem dzisiaj, już jestem wręcz pewna, że niestety tak jest, tylko że osoby, które zadawały mi to pytanie, się pomyliły. Nie wzięła jedna osoba i z nią wtedy rozmawiały, a państwo ją słuchają. Czyli jakby sugeruje pani, że tematu nikt publicznie nie rusza, bo w taki czy inny sposób poszczególne władze na przestrzeni dekad były i decydenci byli zamieszani w przykrywanie tej sprawy, tak? No oczywiście, proszę pana, jakim cudem, proszę mi powiedzieć, nikt nigdy nie zauważył, że tutaj jest takie mocne zanieczyszczenie i że to ma taki wpływ negatywny na moich współmieszkańców. Mi się wprost mówi, my dla tych, i to mówią osoby, które się zajmują polityką, my dla tych ludzi nic nie zrobimy, nam na nich nie zależy. Ale to co, nie wiem, rozumiem, że przedstawiciele różnych partii tak mówią, tak? Tak, to akurat na przykład powiedział mi pewien radny miasta Bydgoszczy, zresztą proszę zobaczyć, ja kilkakrotnie występowałam w ratuszu na tak zwanych, jako obywatel, w wystąpieniach obywatelskich. I żaden radny w temacie tutaj zanieczyszczeń tak naprawdę w tej chwili, mówię 2021 rok, nie robi nic. Przez chwilę jeden mi trochę pomagał i niestety już tak nie jest. No właśnie, bo to faktycznie pani logicznie mówi, no jeżeli są takie kontrowersje, są dowody naukowe, są na to papiery, są badania, no to aż by się prosiło, że wszyscy ci, którzy na co dzień oficjalnie, rozumiem, władze publiczne, urzędnicy mówią w Bydgoszczy, że dbają o mieszkańców, los mieszkańców jest ważny, no bo zapewne takie sformułowania się pojawiają i to nie trzeba być tutaj, nie wiem, naukowcem, żeby stwierdzić, że się pojawiają, no to ci wszyscy ludzie powinni pójść przynajmniej tropem tego, o czym pani mówi i dokonać jakiejś rewizji, jakiegoś monitoringu tego, co tam jest. No to, bo wie pan, to ja powinnam iść do niej i się pytać, co robicie, na jakim etapie są działania, gdzie i jak, a to jest odwrotnie, to oni do mnie się zwracają, żebym ja coś zrobiła. Tu jest paradoks, to prezydent miasta Bydgoszczy, pan Rafał Bruski, stwierdził, że mam zakładać stowarzyszenie i działać w tym temacie, że mam zaskarżyć syndyka, tak? I domagać się naprawy. Więc w pewnym sensie ja to posłusznie, jako mieszkanka Bydgoszczy, to co mi prezydent Rafał Bruski nakazał, czynię, tylko ja mam pytanie... Ale powiem pani szczerze, że no tutaj krew w żyłach mi się gotuje, bo to jest bezczelność. Jak można coś takiego mówić osobie, która ma dziecko, która jest sama, która ma wyzwania ze zdrowiem, mając za sobą całą aparaturę państwa, urzędu, samorządu, domagać się od takiej osoby jak pani, żeby pani po prostu tą sprawę śledziła i prowadziła ją. Wie pan, to, że to jest bezczelność, to już pan powiedział, a mi z grzeczności nie jest, że tak powiem, możliwe zaprzeczyć temu. Cóż, ja tylko wzięłam ten problem na swoje garby jako taka zwykła kobieta, bo tylko nią jestem, nikim więcej i pokornie co dnia od kilkunastu lat się zajmuję. Już nawet czasami ten czas dzienny, którym się teraz zajmuję, to przekracza nawet etat zwykły i robię to tak naprawdę za obelgi, za wyśmiewanie
i wytykanie mi wszystkiego. Bo do tej pory nie usłyszałam od nikogo wśród moich współmieszkańców słowa dziękuję, a wręcz odwrotnie. Ja też się im nie dziwię, bo na mnie się tak naprawdę napuszcza moich współmieszkańców, im się pokazuje, że to zanieczyszczenie jest przeze mnie, że gdybym siedziała cicho, była bielna, to nie byłoby problemu, ich domy, ich grunty nie straciłyby na wartości i wszyscy tutaj sobie swobodnie dalej mogliby szczęśliwie pracować, a to, że w sumie faktycznie w prawie każdym domu jest ktoś chory, że tutaj na 30 dzieci, powiedzmy do 10 roku życia, jest piątka z poważnymi chorobami mutagennymi, o czym się nie mówi, tego nikt nie chce zauważyć. Ja się spytałam tutaj lekarza, który ma sporą grupę tych mieszkańców, czy ona widzi tutaj coś, jak ona to na to spostrzega. Powiedziała, póki nie będzie statystyki, danych, nie może się wypowiadać i ma rację, ale dodała tak. Wydaje na tym osiedlu bardzo dużo zielonych kart, czyli tych kart nowotworowych. Tak? Ja... Ale zaraz, to jeszcze spytam. Te zielone karty nowotworowe to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna informacja. Natomiast jeszcze spytam o to, czyli co, że rozumiem, że nieznani sprawcy napuszczają na panią ludzi w sensie takim, że dostarczają informacji, że to przez panią cała ta sytuacja... Ale to nie tylko nieznani, proszę pana. Tutaj jest robiony taki projekt jedynej remediacji, który wszyscy się tłumaczą, że on załatwi cały problem, łącznie z wojewodą, bo jak ja byłam w 2018, składałam petycję w kancelarii premiera na ręce Pawła Szrota, który teraz jest doradcą prezydenta i mam nadzieję, że chciałby się ze mną jeszcze raz spotkać, jeżeli to słucha. Wtedy składałam tą petycję. Po tej petycji powstał zespół do spraw zanieczyszczeń w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapomniał zaprosić na ten zespół kogokolwiek z mieszkańców. Potem łaskawie... Ale panią zaprosił? To znaczy na pierwsze spotkanie tak. I ja na koniec tego spotkania, które przebiegało w ogóle w taki dosyć frywolny sposób, mogę w pewnym sensie powiedzieć, wszyscy byli tacy jacyś mało zainteresowani tematem, ja na końcu tego spotkania zadałam jedno pytanie. Za to pytanie stwierdzono, że więcej na ten zespół nie wejdę, że jestem w ogóle bezczelna i chamska. Jakie to pytanie? Jakie działania planują dla rolników z tych terenów? No to takie zwykłe, normalne pytanie. Tak. To pytanie zadałam do pani Gilińskiej, która jest w Urzędzie Wojewódzkim od spraw infrastruktury, kontaktów z mieszkańcami i spraw rolniczych. I ta pani mnie wyzwała, wtedy powiedziała, że jestem chamska, zadając takie pytanie. No i na kolejnym zespole mnie już nie było. Na kolejnym, jak trzeba było pokazać temu zespołowi teren, to mnie zawezwano tak pokątnie, więc to ja jeździłam, pokazywałam co, gdzie jest w autobusie po całych dawnych zakładach chemicznych, czyli też dzisiejszy Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, czyli spółka w większości na udziałach miasta. I też na składowisko zielono pojechaliśmy. Kolejne spotkanie mnie nie było. Później było 19 października i na to spotkanie nie dostałam zaproszenia do dzisiaj. A jak się dowiedziałam, tak naprawdę chwilę przed tym spotkaniem wpisano mnie tam w agendę. I tylko, że nikt z Urzędu Wojewódzkiego nawet do mnie, pomimo, że znają mój numer telefonu, nawet do mnie nie zadzwonił, że ja jestem tam wpisana. Przez czysty przypadek się dowiedziałam, udałam się oczywiście, że tak powiem, z biegu na to spotkanie. Przedstawiłam i chyba zaszokowałam tym wojewodę i obecnych tam, bo byłam jak zwykle przygotowana profesjonalnie. Przedstawiłam im 18 punktów działań, które powinny być zrobione. Także pokazałam to, co ludzie do mnie piszą, a myślę, że niektóre wypowiedzi spowodowały, że pewne osoby na tej sali wtedy tam zbladły. Tak?
Dobrze, a ja jeszcze dopytam, przepraszam, jeszcze dopytam, bo tutaj mamy, pojawił się przez moment wątek krajowy. Czy tutaj widzi Pani jakieś szanse albo w rozmowach z lokalnymi, z lokalnym establishmentem Pani słyszy, nie wiem, że coś, co z Warszawą, przecież no, może centralnie powinno to być... To znaczy ja wysłałam prośbę o to, żebym mogła rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim, to już było chyba półtora roku. Niestety stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby, że mamy rozmawiać z Urzędem Wojewódzkim i Urząd Wojewódzki będzie mi odpowiadał. Notabene odpowiedziała mi pani Gilińska i pani ta Gilińska odpowiedziała mi, że mam się zwrócić do Rady Osiedla, bo to o jej są udzielane wszelkie informacje i Rada Osiedla ma mi odpowiadać na moje pytania. Notabene Rada Osiedla, tutaj Łęgnowo-Wieś, której przewodniczącej chwili obecnej jest Sebastian Grysiak, jego zastępcą Dorota Paczewska, uważają, że nie muszą mi odpowiadać na wnioski i od 2018 roku sierpnia nie odpowiadają mi na wniosek. Uważają, że to nie ma takiej potrzeby. Wojewoda twierdzi, że z nimi się będzie kontaktował, bo to oni są wybrańcami mieszkańców, a nie ja. Tylko notabene to ja złożyłam i mam upoważnienie od 100 mieszkańców, bo złożyłam szkodę do środowiska, do LDOŚ-u. I to są takie po prostu paradoksy, które potrafią człowieka niekiedy wykończyć, ale mimo to działamy. A to jeszcze dopytam, gdzieś szukając informacji na ten temat po różnych forach internetowych, pojawia się też taki wątek, że od tych lokalnych decydentów pani słyszy, że coś w stylu my wierzymy, że pani ma rację, no ale nic nie można zrobić, bo jest czerwone światło z Warszawy. Czy to tak faktycznie się dzieje? Że takie głosy pani słyszy? Znaczy, nie, że takie głosy słyszę, mi tak się mówi, tak? Ja, to, zresztą to mi powiedział wojewoda, tak? No, bo ja poprosiłam o spotkanie z nim i on raz łaskawie zechciał się ze mną spotkać. To było spotkanie może 15-minutowe, chyba z dwa razy wychodził i w międzyczasie tak... Może pani przypomnieć imię i nazwisko wojewody? Mikołaj Bogdanowicz. Mhm. I on wojewoda Kulawsko. Co on Pomorski powiedział? I to on zamknął zespół, stwierdzając, że nie ma już żadnej potrzeby działania na tym terenie, bo projekt za 94 miliony załatwi wszystko. Tylko notabene, teren zanieczyszczony po zakładach chemicznych Zachem, co podaje chociażby miasto Bydgoszcz, to potencjalnie wymagający remediacji, czyli takiego oczyszczania, to jest mniej więcej jakieś 45 kilometrów kwadratowych. Ta remediacja z tego projektu za 94 miliony ma się odbywać na niespełna 27 hektarach i ona powinna trwać, to oczyszczanie powinno trwać już od lipca 2019 roku. Nadal się nie rozpoczęło. Zapowiedzi są ostatnie, że może się rozpocznie w maju, czerwcu tego roku. Tylko że projekt jest do końca marca 2023 roku. Tam według założeń projektu miało być minimum 7 oczyszczań. W tej chwili może są w stanie zrobić półtorej, może jedno oczyszczenie prawidłowe odpowiednim tempie. Ale co jeszcze chciałam dodać, że ten projekt za 94 miliony, on się składał też jakby z innych puzli, które dawały całość, czyli między innymi był taki bardzo najistotniejszy puzel mówiący o zatrzymaniu dopływu zanieczyszczeń z jednego ze składowisk, tego największego Zielona, bo tu jest więcej tych źródeł zanieczyszczeń, około 20, ale to największe to jest właśnie ta Zielona. I w tym momencie robi się ten projekt, ale bez tej innej części zatrzymywania dopływu, czyli to nie ma kompletnie żadnego sensu. Tak? To będą ja wielokrotnie podnoszę w tym temacie. Ja rozumiem, że to, co pani teraz mówi o tym projekcie, też potwierdza wspomniany wcześniej profesor z Akademii Górniczo-Hutniczej, tak?
Tak, proszę pana, bo to on jest twórcą tego projektu. On napisał go dla... Proszę pani, przypomnieć nazwisko tego profesora? Pan profesor Agihamaliusz Chop. On napisał razem z Dorotą Pieli ten projekt, który, że tak powiem, przekazali w ramach współpracy dość bydgoskiemu pani Marii. Wtedy była pani Maria Dąbrowicz tutaj dyrektorem. Jednakże pani Maria Dąbrowicz ze sobie tylko zna powodów zerwała umowy współpracy z AGH-em, właśnie z panem profesorem Mariuszem Chopem, dobrała sobie kogoś innego, kto kompletnie nie zna tego tematu, z tego co się zorientowałam, nawet nie był na tym składowisku. I ta osoba jest doradcą obecnie, a kto inny jest w zapisach projektowych z tego co mi wiadomo. A projekt, rozumiem, finansuje Unia Europejska, tak? Tak, bo był tak doskonale napisany, że to jest jeden z najlepiej dofinansowanych projektów remediacyjnych, bo 85% dofinansowania. Ale zaraz, czyli profesor po prostu z AGH, pan Mariusz Czop, pomagał przy pisaniu? No on go napisał razem z Dorotą. Czyli napisali, ci państwo napisali projekt, a później zostali z niego usunięci z zespołu badawczego, tak? No tak delikatnie powiedziawszy. I wiadomo, że projekt zakłada pewne rzeczy, których twórcy mają, że tak powiem, większość w swoich głowach czy w przemyśleniach, bo nie wszystko można na kartce papieru, gdzie tam są ograniczenia. I przejęli ten projekt inne osoby. No niesamowita sytuacja. Dlatego jak ja to mówię, mój życiorys, czy tutaj tą całą, moje życie od pewnego czasu, czy całą tutaj historię w ogóle Zachemu, to tak połączenie Hitchcocka, Andersena i Barei razem wziętych, nie? To tak to trochę przypomina. Oni nie dość, że zostali wykluczeni, to ja nawet jakiś czas temu usłyszałam na festynie, że tak powiem, edukacyjne w tym temacie, bo w ramach tego projektu jest przewidziane 3,5 miliona na edukację mieszkańców, jeżeli chodzi o zagrożenia. To ja na tym festynie, no jak na mnie wyjdzie od pracownika LDOŚ-u, pana Dariusza Choromańskiego, który jest właśnie tym doradcą, no jak na mnie wyjdzie, to i tak zwalimy na profesora Chopa, bo w końcu on to pisał. Dobrze, pani Tereso, już na koniec jeszcze spytam, bo gdzieś się to też pojawiało, przeglądając, monitorując tą sprawę w internecie. Pani rozumiem też, do pani różne osoby, pani pomagają, one, natomiast one bojąc się o ujawnienie swojej osoby ze względu na swoich danych, ze względu na nie wiem, pracę, nawet może i życie, one, te osoby pomagają pani anonimowo. Może pani coś o tym opowiedzieć? Przekazują pani informacje w jaki sposób? Tak, i ja w ogóle jestem wdzięczna wielu osobom, nawet wielu urzędnikom bydgoskim w wielu instytucjach, które mniej lub bardziej bezpośredni czy taki mniej oficjalny sposób mi pomagają, bo wszystkie informacje, które do mnie trafiają, ja w odpowiedni sposób wykorzystuję, one wychodzą na światło dzienne. Są też tacy naukowcy, którzy mi pomagają nieoficjalnie, którzy się boją ze mną spotkać, bo wiedzą, że to może oznaczać dla nich utratę nawet pracy. Tutaj przykładem jest właśnie Dorota Pieli, która za to, że się zajęła tematem Zachemu jako taki młody naukowiec, została przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oskarżona, tak, na uczelni, że popełniła błąd naukowy. Na szczęście nie wystraszyła się tego, złożyła oświadczenie, też pokazała dowody mówiące o tym, że Bydgoski Park Przemysłowy, oskarżając ją, myli się, bo Bydgoski Park Przemysłowy uznał, że jeżeli ona w swoich opracowaniu naukowym podaje dane według LDOŚ, to jest jej wina, że tam jest błąd.
Czyli Bydgoski Park Przemysłowy straszy i oskarża naukowca, który wykazuje wyniki badań dotyczących tego terenu. I oskarża ją, podając, że ona robi błąd, ale na opracowanie, które nawet nie jest przez nią zrobione, ale które ona tylko zamieszcza w swojej publikacji, pisząc o tym terenie. To jest po prostu Kafka. Proces Kafki tutaj się kłania. No Kafka, ale też mam wrażenie, też jakieś filmy sensacyjne z Jamesem Bondem, bo z tego, co pani mówi, to też te osoby, dokumenty pani przekazują w taki sposób, jaki możemy oglądać na filmach sensacyjnych. Może no tak, pani czasami bywa, że gdzieś idę i coś mi wpadnie do torebki, za co jestem niesamowicie wdzięczna, a ja potem już wiem, jak to wykorzystać. I tak naprawdę, jeżeli ktoś gdzieś mnie słyszy, a ma jakieś informacje, niech mi to w jakiś tam sposób przekaże. Moje dane, nawet teleadresowe, nie jest ciężko pozyskać, one gdzieś w internetach fruwają, więc nawet można mi na adres coś podesłać. Wie pan, z takich absurdów, które mnie spotkały, to na przykład mnie zastrasza się nawet oficjalnie, bo na przykład była dyrektor LDOŚ-u, pani Maria Dąbrowicz, potrafiła do mnie zadzwonić i powiedzieć mi, że jeżeli ja się będę wypowiadała na temat tej przeprowadzanej remediacji, to mogą mnie spotkać konsekwencje. Ta rozmowa jest w razie czego do odtworzenia, gdyby ktoś w sądzie chciał ją odsłuchać. Notabene, ja próbowałam wtedy powiedzieć, mówię, pani, proszę panią, no to usłyszałam, ja nie jestem panią, ja jestem panią dyrektor. No już nie jest, bo została zdymisjonowana, ale ku mojemu zdziwieniu 2 tygodnie później została obsadzona w WIOŚ-u bydgoskim. Absurd tej całej sytuacji to jest jeszcze na przykład to, że do dnia dzisiejszego, z tego co mi wiadomo, WIOŚ nie ma możliwości zbadania adekwatnie na związki poprzemysłowe na tym terenie. Ale często na badaniach WIOŚ-u opierają się różne odpowiedzi mówiące, że tutaj jest ok, bo WIOŚ nie wykrywa niczego. WIOŚ nie ma możliwości wykrycia, bo to tak mniej więcej jakby pan miał nadciśnienie, do pana przyszła pielęgniarka z termometrem, zbadała temperaturę, pan miałby 36,9, a lekarz napisałby po wykonaniu badań stwierdzamy, że wyniki są w granicach normy. Dobrze, pani Renato, na koniec, jaki ma pani apel do mieszkańców Bydgoszczy? Tym, żeby zaczęli się tą sprawą interesować, ale to nie tylko do mieszkańców Bydgoszczy, do mieszkańców Polski, bo koszty naprawcze tutaj są przewidziane już na ponad 2,5 miliarda i to poniesie każdy podatnik tego kraju, ale proszę pamiętać, że w tych kosztach nie ma kosztów zdrowotnych. Proszę sobie poobliczyć, 15 tysięcy ludzi pracowało, a tak naprawdę przez ileś tam lat działań, to jest mnóstwo tysięcy. W tej chwili problem zanieczyszczenia dotyka tutaj na moim osiedlu 1000 osób, ale też jest osiedle Łęgnowo, Kapuściska, Glinki, Wyżyny częściowo. Jeżeli wytną, tak jak wycinają w tej chwili na Zachemie, na Przemysłowym Parku Technologicznym las, który był otuliną, to te wszystkie zanieczyszczenia pójdą na olbrzymie osiedla bydgoskie i wtedy pójdzie to, że tak powiem, po zdrowiu wielu mieszkańców, a koszty ich leczenia poniesiemy my wszyscy jako podatnicy i to będą kolejne miliardy. Dlatego ja po pierwsze chciałabym, żeby teraz jest plan odbudowy kraju, w którym będę też zabierała głos osobiście. Chciałabym, żeby tam temat Zachemu był wprowadzony, ale żeby był działania na terenach pozachemowskich, żeby były działaniami pilotażowymi dla całego kraju, bo Zachem jest tak specyficzny ze swoimi zanieczyszczeniami, że zanieczyszczenia tutaj muszą być, rozwiązania być bardzo indywidualnie podejmowane, ale to, co tutaj się zastosuje, można potem zastosować w całym kraju, a nawet myślę, że w świecie. Tylko wtedy, o ile dopuścimy do tego naukowców, kiedy przestaniemy ich zastraszać, damy im to zielone światło do działań. To jest też ważne, żeby
podatnicy to zrozumieli, że to nie jest tylko mój problem i mojej garstki współmieszkańców, tylko nas wszystkich, bo ja działając też zauważyłam, że te problemy są w Polsce, że tych bombeczek jest o wiele więcej, więc... No właśnie, tutaj mi się przypomina, nasza redakcja Tygodnika Spraw Obywatelskich jest w Łodzi, no tutaj niedaleko mamy Zgierz. Tak, ja mam kontakt, że tak powiem, ze społecznikami ze Zgierza, z Krzysztofem i z Bartkiem. Mam też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji w Polsce. Jeżeli ktoś mnie słyszy, to zapraszam na grupę, do kontaktu ze mną. Bo poprzez to, co ja czasami pokazuję też na mojej grupie, oni znajdują sposób działania do siebie, dla siebie, bo tutaj też jest ważne, żebyśmy działali prawnie, czyli to, co ja zrobiłam, czyli złożyłam ten wniosek o stwierdzenie szkody w środowisku, z którym niestety się bujam, bo organy, czyli RDOŚ, a potem GDOŚ stwierdziły, że tutaj nie ma czegoś, pomimo, że współpracująca ze mną prawnik Beata Filipcowa stwierdza, że to jest najlepiej udokumentowana szkoda w tym kraju, a profesor mówi, że ta bomba jest niestety na pierwszym miejscu w tym kraju z jego zagrożeniami. Organy myślały, że wiedzą lepiej. Na szczęście 3 listopada 2020 roku sąd w USA w Warszawie przyznał rację mi i innym skarżącym, że to my mieliśmy rację, a organy się niestety bardzo mocno mylą i że organy powinny administracji zająć się przede wszystkim jak najszybszym działaniem dla dobra zdrowia ludzkiego, czego nie robią, a także środowiska, bo te zanieczyszczenia idą, tak jak wspomniałam, na Naturę 2000, na Wisłę, czyli potem do Morza Bałtyckiego i są kolejnym kopem dla morza, takim dobiciem. To tak naprawdę, tak jak pan tutaj mówił, że co Bydgoszczanie, nie Bydgoszczanie, wszyscy my jako Polacy, a także potrzebowałabym pomoc z zagranicy. Niestety nie jestem osobą władającą innymi językami, więc potrzebowałabym w tym temacie wsparcia, żeby iść w inne miejsca i prosić o pomoc tutaj w tym temacie, w rozwiązywaniu tych rozwiązań, bo też niestety uważam, że jeżeli środki jakieś trafią tutaj na ten cel, to jeżeli się zajmą tym te osoby, które do tej pory są w tej klice, to one niestety będą zmarnotrawione. I tego dobrze, się niestety Renato, obawiam. W tym miejscu postawmy kropkę, mamy 55 minut ze sobą rozmowy. Dzisiaj państwa i moim gościem była pani Renata Błazik z Bydgoszczy. Pani Renato, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do niej powrócimy z lepszymi wiadomościami. Tak, i zapraszam wszystkich na grupę. Temat będziemy monitorować, będziemy wracać do niego. Bardzo jeszcze raz dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejny wtorek. Do widzenia, mówi Rafał Kurski. Do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!